on sobie jak Subaru chodzi. Diesel to nie powalczy. Niestety. O, zróweczko. Szacun dla pani kierującej, naprawdę. Nie przestraszyła się i pokazała, co potrafi Subaru. Witam wszystkich, a w dzisiejszym filmie będzie Skoda Octavia wersji RS, ale nie jest to niestety benzyniak, jest to diesel dwulitrowy. Wygląd naprawdę bardzo ładny, także widać, że jest inny zderzak, felgi, osiemnastki. Z tyłu jest dyfuzor, dwa fake wydechy, czyli mamy tutaj osłony pewnie plastikowe albo nie, no jest metal, ale wydech jest tam schowany. Zobaczmy sobie, jak wygląda wnętrze. No, fotele bardzo ładne. Widać, że to jest inna wersja niż standardowa. Tutaj są foteliki, bo znajomy akurat jeździ z dwójką dzieci. Także miejsca jest dosyć sporo tutaj. No, jest to Skoda Octavia, także no, miejsca jest tutaj dużo. Elektrycznie otwierany bagażnik. W sumie prezentacja taka na spontanie, ponieważ przyjechała rodzina na święta, no i akurat tutaj jest okazja do nagrania fajnego autka, więc skorzystamy. Zobaczmy sobie, jak wygląda wnętrze. A cichutki dieselek. Tutaj mamy wyświetlacz. Na gałce zmiany biegów jest znaczek RS. Takie małe smaczki, na kierownicy też jest znaczek RS. Czarna podsufitka. No, fotele bardzo wygodne są, to muszę przyznać. Ja jestem dosyć wysoki, a tutaj dosyć wygodnie się czuję. Jest sporo, sporo miejsca na nogi. Manualna skrzynia biegów. Schoweczki. Okulary. Tutaj mamy większy jeden schowek. No, schowków mogłoby być troszkę więcej. Zobaczmy sobie, jak wygląda silnik. Także tak wygląda silniczek. Nie ma co tutaj za bardzo oglądać. Przód jest bardzo fajny, ładnie to wygląda. Jest zacięciem sportowym. A później sobie zobaczymy, jak wygląda w czasie jazdy. No i sprawdzimy sobie przyspieszenie, jak przyspiesza od 0 do 100 ten dieselek. Fotele regulowane manualnie. Nie ma za dużo elektryki, no ale właśnie taki minimalizm to niektórzy doceniają i szukają takiego auta, żeby też nie było za bardzo skomplikowane. Więc ma duże grono odbiorców. Tutaj takie smaczki jak znaczek RS na progach. I na zderzaku nie ma jeszcze żadnych odprysków od kamieni. Także widzę, że nie jeździło jeszcze w dalekie trasy. Nie jest w ogóle zniszczone.
Drzwi się delikatnie otwierają, cichutko zamykają. No także bardzo świeżutka Skoda. Zaciski pomalowane na czerwono, czyli sportowo. No ciekawe, jak będzie się prezentować to na drodze. Jakie tu jest zużycie paliwa, takie średnie, jak jeździsz sobie w jeździe mieszanej? Co, możesz pokazać, jak to wygląda na wyświetlaczu? Już ci pokazuję, po wciągu, proszę bardzo. 6-7 litra. No to jest taka pół jazda żony, pół moja. Żona ma leciutką nogę, ja troszkę. 6-7 litra, także to jest bardzo akceptowalny wynik. No tutaj mamy 184 konie i newtonometrów. 380 w serii. 380. No to jakbyś zrobić program tutaj, jakiegoś downpipe'a, to by fajny wynik mógł wyjść. No z downpipe'em myślę, że z 230 można ugrać, nie? Bo 230 tak DPF, koni? Inaczej DPF go trochę blokuje, także... Aha, bo jeszcze DPF by został, ewentualnie DPF-a jakby się jeszcze usunęło. No ale tutaj też nie jest auto do kombinowania i do modyfikowania za bardzo. Chociaż no z wyglądu wygląda naprawdę imponująco. Ludzie się obracają, nawet tutaj widzę, że gościu w Subaru imprezie chyba chce się ścigać. Chce nas podjudzić. Tak. Tak, rodzinnym dieslem. Tak. Oni myślą, że to jest RS w benzynie, ale no niestety mogą się tylko zdziwić. Weź uchyl szybę. Posłuchamy sobie, jak Subaru chodzi. Diesel to nie powalczy. Niestety. O, zróbeczko! Pięknie poszło z tej. Szacun dla pani kierującej, naprawdę. Nie przestraszyła się i pokazała, co potrafi Subaru. Dokładnie. A my sobie jedziemy ekonomicznym dieselkiem dalej. No weź przyciśnij do końca, na zobaczymy, czy ma jakąś procedurę startu na sprzęgle. Nie, ale powiem ci, że chodzi jak benzyniak. Tam, tu masz tryby jazdy w ogóle, nie? A to się możesz zmienić, tak? Tu masz... Na sport. Dokładnie. Czyli tutaj mamy normalny i wtedy się zmienia też dźwięk, tak jakby? Na sporcie tak, jest sztuczny dźwięk silnika, że tak powiem. To z głośników chyba idzie. To jest na podszyby jakiś taki Bayer, nawet w sumie jeszcze nie. Nie. Nie dochodziłem, co to jest, jak to wygląda. Aha, czyli tu sobie zmieniamy sport. Eko, na eko po prostu auto jest takie trochę zdławione, ale możesz uzyskać fajne spalanie, nie? A indywidual to jest, można sobie pomodzić. Tak, o kurcze, układ kierowniczy, silnik, sport. Tak. Dobra, damy sobie sport. No, powiem ci, że fajnie brzmi na sporcie. Tak, na sporcie. Nie powiedziałbym, że to jest z głośników. Pierwszy pomiar 0-100, 8 sekund.
Pamiętasz, jak katalogowo to wygląda? Z tego co pamiętam 8.2. Jak zrobimy lepszy start, to jesteśmy w stanie siódemkę z przodu ugrać. W sumie pierwszy start taki 0-100, także zaraz sobie zrobimy drugą próbę. Dobra. Spróbujemy. Druga próba, 0-100. Druga próba, 0-100, 8,1 sekundy. Dobra. Robimy sobie trzecią próbę, już ostatnią. Intercooler, także no nie ma co. Także najlepszy wynik 8 sekund, 0-100. Teraz mieliśmy 8,4. A powiedz mi, jaki to jest rocznik auta? 2014. 2014 rocznik. Przebieg auta na chwilę obecną to jest 211 tysięcy kilometrów. No to już troszkę ma przejechane. Tutaj mamy teraz sygnalizację przy parkowaniu. Taka wizualizacja, no. Można zapiąć kamerę cofania, ale... Dobra. Teraz ja się przyjadę, zobaczę, jak to wygląda za kierownicą. Jestem ciekaw, jak to brzmi, jak sobie zmienimy teraz ustawienie samochodu na normalny. Dźwięk silnika, czy będzie słychać? Ekorada, nie naciskaj pedału gazu na postoju. Ok, dziękuję za ekoradę. Dobra, teraz sobie zmienię tryb na sport. No, w środku słychać bardziej, jest taki basowy dźwięk. Wkręcać to się wkręca normalnie na obroty, ale w środku słychać, bo na zewnątrz słychać normalnie, także jest to gdzieś jakiś głośniczek zamontowany i daje taki dźwięk fajny, ale jest to przyjemne dla kierowcy. No, powiem szczerze, że przyspiesza dosyć ciekawie. Nie wiem, czy to efekt placebo samego dźwięku, że jest taki basowy. Układ kierowniczy jest bardzo dobry. Od razu reaguje, nie jest tak, że pływa po drodze. Super się trzyma drogi. Zbiera się od samego dołu. Niecałe 2000 obrotów. Naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Auto jest wygodne, jest pakowne, także bardzo rodzinne, z zacięciem lekko sportowym. Prawdopodobnie niedługo ten samochód będzie na sprzedaż, to dam znać. A może sobie spróbuję wystartować 0-100, zobaczę, czy uda mi się poprawić wynik właściciela auta. Spróbuję z mniejszych obrotów, powiedzmy 2500. O nie, pali gumę od razu, zrywa przyczepność. Dobra. Jeszcze inaczej. Ja pierdzielę, ale to rwie. No dobra, trzecia próba. Próbujemy jeszcze raz. Osiem i pół sekundy. No to właściciel auta jednak bardziej zna samochód. I lepiej mu szło przyspieszanie. My się teraz włączamy do ruchu. A
wiele lepiej przyspiesza od mojego Forda Mondeo, gdzie w Mondeo mam 400 Nm i 175 koni. No tutaj jest około, tam, jeśli dobrze pamiętam, 385 Nm i 184 konie. Także koni jest troszkę więcej, ale Nm mniej. No ale jest to świeższe auto. Wyświetlacz bardzo czytelny, radio, tutaj mamy media, telefon, nawigacja, informacje drogowe, informacje o samochodzie, czy nie ma jakichś błędów, wskaźnik ciśnienia opon, status samochodu. Widoczność jest bardzo dobra. Duże lusterka przede wszystkim, to jest plus. No i niskie spalanie, także jak ktoś szuka rodzinnego auta, no to śmiało polecę taką Skodę. Jest to auto, tutaj też mamy Skodę Octavię. Jest to auto no niezawodne, tak? Także to będzie koniec na dzisiaj materiału. Taki szybki teścik, szybka prezentacja auta. Trzymajcie się, do zobaczenia.